samej zasadzie do nas składane są wnioski. Jeśli ktoś składa wniosek i go zrealizuje, wówczas otrzymuje pieniądze. My na to nie mamy wpływu, czy on to pływanie realizuje w Kasyniu, czy w Wyższej Szkole Policji, czy na innym basenie. No na projekt opiekuje się, no i tyle. I nieważne, kto będzie uczestniczył, tak? Czy może się dobierać, na zasadzie. Ale proszę pani, przedstawia nam nie z imienia i z nazwiska, bo my personalnie do tego nie podchodzimy, bo nawet nie możemy podchodzić personalnie. Ważne, żeby to było skierowane do naszego mieszkańca, bo naszego mieszkańca finansujemy. Także personalnie absolutnie nie mamy na to żadnego. Dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś uwagi? Dziękuję. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejny punkt, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Szczytno za rok 2017. Uwag nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejny punkt, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uwag nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte. Kolejny punkt, podjęcie uchwał w sprawie. Czy państwo życzą przerwy? Chwilę? 3 minuty przerwy, dziękuję.